Siemaneczko ziomeczki, z tej strony ja z Grand Games i ja witam was ziomeczki w kolejnym odcinku z Minecrafta na wersji 1.64. No i ziomeczki, dzisiaj sobie lecimy z kolejnym odcinkiem z Minecrafta. Myślę, że ta seria się fajnie, świetnie przyjęła z powrotem na moim kanale, więc co? Nie przedłużając, lecimy dzisiaj z kolejnym odcineczkiem. Jak widzicie, zmieniłem sobie skina, bo właśnie wpisałem nick swój jeszcze inny, jaki mam jeszcze w Minecrafcie, i to jest właśnie mój jeszcze inny skin oprócz tego rolnika. Więc tak, w dzisiejszym odcinku co byśmy mogli zrobić? W dzisiejszym odcinku muszę coś jeszcze, miałem takie troszeczkę plany, mam w sumie troszeczkę coś poplanowane, co mieliśmy mniej więcej robić. Więc tak, trochę surowca mamy, ale jak to się mówi, wszystkiego nigdy zadość. Więc dzisiaj sobie znów polecimy poeksplorować do kopalni, bynajmniej, no i ogólnie popracować trochę przy kopalni, ale zanim to zrobimy, może pójdziemy się w końcu przespać, bo po to chyba tworzyliśmy łóżko. Dobra, lecimy. Let's go. Ogólnie dzisiaj właśnie tak wspominałem, też właśnie poeksplorujemy sobie w kopalni, ale też jeszcze w poprzednim odcinku wspominałem, że spróbuję troszeczkę takiego spontana wprowadzić. Coś będziemy kończyć, coś będziemy zaczynać i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy mieć jakiegoś konkretnego celu, tak jak wspominałem w wcześniejszym odcinku. To też myślę, że troszeczkę urozmaicić odcinki, ponieważ iść cały czas i kopać też nie jest coś ciekawego. Dobra, na razie musimy przemierzać nasze kopalnie, więc tak. Dobra, na spacja. Takie rzeczy jeszcze pamiętam. Zobaczymy w ogóle, jak długie są nasze korytarze. No to konkretnie, żebym kopał. Znaczy w sumie teoretycznie coraz niżej, a ten coraz wyżej troszeczkę można byłoby kopać, bo... O właśnie, widzę, że tu jest coraz wyżej. Dobra, tu. I to chyba skończyło się, dobra. Dobra, dzisiaj będziemy... I tak będziemy lecieć takimi korytarzami. Nie będziemy jakichś robić dziwnych bocznic, bo to się zgubimy. Drążymy to czas jedno i to samo. Myślę, że nie wiem jak z tym skyblockiem będzie, ale może nie róbmy już jakiegoś tego takiego dużego nawału coś pracy, bo samego farminga też mamy troszeczkę jeszcze do dokończenia. Jak na razie widzicie, no farminga 15 mieście troszeczkę, dwa odcinki z jednej serii. Na razie tam trzeba troszeczkę też z tym zwolnić, z tym farmingiem w ogóle całym. Myślę, że też wyjdzie niebawem znowu, żeby też to już pokończyć tę serię, bo tak już szybko to tak nam to idzie tę serię, więc zaraz to będziemy kończyć. Te typowe polskie wieś V3 już w sumie można powiedzieć jest na ukończeniu. No bo co, tam będziemy robić jeszcze orkę na pewno, jakiś siew ozimy. A, karmienie miało być, a to karmienie zaś będziecie mieć coś krótszego pod muzykę, żeby coś wyszło z farminga tak na szybkiego, to będziecie mieć pod muzykę króciuteńki film z karmienia krówek, bo jak pamiętacie, odkryłem pryzmę i przydało się coś właśnie z tą kiszonką zrobić. No bo tego jeszcze nie było w sumie na moim kanale karmienie krówek, ale ja takiego karmienia krówek nie zrobię, musiałbym połączyć karmienie krówek z jakąś inną pracą, na przykład orką. No ale myślę, że zrobimy to w jednym odcinku takim szybkim, że karmienie krówek, zrobimy to pod muzykę, żeby też właśnie coś mówiłem, żeby to też wychodzić pod muzykę, więc to będzie akurat jak znalazł odcinek pod muzykę. No i w następnym odcinku już polecimy normalny let's play z typowej polskiej wsi V3, że najpierw jest normalny odcinek pod muzykę, a potem
Normalny let's play. Ogólnie troszeczkę zakatarzony dzisiaj 1 listopada, więc wiecie, chodzi się po cmentarzach, w ogóle to... Przepraszam, jak przewalam gdzieś mikrofon, ale wiecie, no... Choroba troszeczkę też, no powiedzmy, że taka grypka. No nie powiedzmy grypa, no ale po prostu, że katar, po prostu zakatarzony. Masakrycznie. Tak piździło dzisiaj na tym cmentarzu, że szok. No więc dlatego wolałem nie jechać w sobotę, żeby się właśnie dzisiaj przygotować na dzisiejsze takie właśnie pyzgawice. Tak piździ, że szok. Ledwo, żeby trzeba mi ręce tak na mnie odpadały z tego mrozu. Czekajcie, dobra, tu pyk. Pyk, 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 dobra. No właśnie, głównie też mi zależało na żelazie, więc dzisiaj widzę, że to żelazo góruje. W ogóle to jaki jest poziom? Poziom jest... Poziom 12. Dobra, pojedyncze było, dobra, dalej lecimy. W ogóle to tak, wydajność 1, wydajność 1. Dobra, jak solo się przydałoby zrobić, żeby było szybciej i... Będą koble trzeba kopać i kopać, nie? Dobra, spróbujmy się udać troszeczkę na tak zwane wyższe eksploracje. Czekajcie, czekaj, tak, tak, kurde, nie tak, to tu. Chyba zaczniemy wychodzić troszeczkę na powierzchnię, teraz muszę mieć kordy. Może być złoże koło złoża, więc też trzeba tutaj kopnąć troszeczkę głębiej. Na wszerz, na tak dalej. Na koblu mi tam nie zależy, więc... Dobra, tu tyk, pyk, 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 pyk. Tyry, 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 tyry. Czekajcie, troszeczkę się chciałem skupić, troszeczkę, bo cię tutaj rozplanować dobrze to. Dobra, jesteśmy na 14 poziomie, a wejdźmy na 15. No i dobra. No a 16 tam, jedna kratka różnicy. Dobra. W ogóle tak. Z tym Need for Speedem nie mam pojęcia jak będzie. Może jak pokończymy tę serię z Farminga 15, na razie sobie Farminga 15 zostawiamy w spokoju, czyli jedną grę byśmy mieli skończoną i będziemy sobie może później coś jeszcze szukać, jakąś serię z 15. Bo 17 teraz też się porobi. Chyba, że w 17 już porobimy jakąś polską serię. Ale do Need for Speed'a wrócę, jak pokończę troszeczkę ten, żeby nie było nawału serii, ponieważ nie mogę się też w Minecraft'cie dowalić Skyblocka, ponieważ mamy World of Tanks, jeszcze doszło, które też dziękuję Rzemeczki za świetne wyłapkowanie, za świetne przyjęcie serii, bo nie spodziewałem się, że aż tak się wam spodoba seria i dziękuję za 190 subskrypcji, jeszcze tylko 10 ludziska i macie już specjal za niedługo, za 10 subskrypcji będziemy mieć specjal. Właśnie myślę, że już
W tą sobotę będę planował już posprzątać troszeczkę w ogródku, to myślę, że do tego czasu wybijecie subskrypcję. Jak będziemy wysprzątać w ogródku, to myślę, że jakaś już jakiś oborniczek, wywóz oborniczka, to mam już nawet na to fajną koncepcję, jak nagrać fajnego vloga z wywozu obornika najpierw, a potem właśnie orki. Więc no do mnie może wyjść tu, to w końcu na moim małym ogródku może być cały vlog, niż napędzę na moim polu, no na hektarze jak widzicie. Miałby być cały vlog z siewu i tak dalej. No nie wyszło niestety, no. Pewnie się też dziwicie, dlaczego nie ma wywozu obornika, bo obornik też tam gdzieś coś wywoziliśmy z panem Leszkiem, no tak powiedzmy latem, no końcem tam wywoziliśmy. Te 10-14 z to był rozrzutnik Warfarmy, tandemka, ale się nie mylę, chyba dwuosiowy, no że miał dwie osie z tyłu. No i tak. Myślę, że to też będzie pewnie teraz wywoził pewnie obornik, to jeszcze pewnie będzie coś, ale zobaczymy. Zobaczymy, bo tu jeszcze jakieś pole jest koło mnie konieczą, to będzie pewnie dać na wiosnę zostawi. Serio, kilofy padły. Wszystkie kilofy nam się wyczerpały. To znak, że trzeba być z kopalni. I tak dość sporo dzisiaj poeksplorowaliśmy w kopalni. A jak nie ten wiesz, jeszcze potem wrócimy. Zobaczymy, zobaczymy. Tak, byśmy mogli jeszcze ten płot skończyć w sumie. Więc zaraz to lecimy tam porobić, zobaczyć co tam mamy jeszcze do zrobienia. Aha, jeszcze dokończyć to sianie w naszym naszego areału w nowej założonej szklarni. Dobra, tam też trzeba porobić. Tak, wszystko nam podejrzewa, no to więc będziemy tam mieli co robić. No, jak widzicie na odcinkach nie będzie się nam nudziło, kurde, nie będzie się nam nudziło, też właśnie mieliśmy takie koncepcje, możecie właśnie podsyłać w komentarzach, bo jak na razie nie podsyłacie jeszcze nic, z tego co widziałem, ale myślę, że już niebawem podeślecie jakieś już koncepcje do odcinka, bo żeby coś, o, dobra, kość się przydał w końcu na coś. Mhm. Nie, no, dźwięki na 50 to jest dobrze. Muzyka oczywiście wyłączona, żeby nie było... Dobra. Bo to tak fajnie wygląda w miarę. Nie, a ta kopalnia fajnie wyszła, to musicie też przyznać. Fajny miałem na to projekt. Dobra, idziemy się przede wszystkim tak. Pierwsze idziemy się wyspać. Znowu. Jeszcze nie wiem, czy to dla was dzisiaj jeszcze wyjdzie w dniu nagrywania, czyli 1 listopada, czy to wyjdzie już na następny raz, ale zobaczymy. No widzicie sami, że materiały teraz są regularnie w miarę, co parę dni, o praktycznie o stałych godzinach wieczornych, tak 10, no o później powiedzmy, no że po prostu nie, po prostu powiedzmy, że to są godziny późne. Ogólnie, bo to nie mogę powiedzieć, czy konkretnie, że o 10 jest tak dalej, jak niektóre kanały prowadzą które mają rozstawy godzinowe co do swoich wrzucanych materiałów, ale czekajcie. Dobra, teraz tak, dobra. Materiały, no widzicie, no serio, są regularnie, to też widzę, że wam się też podoba. O, mam tutaj trochę kobla, więc będzie można coś pobudować ciekawego. Zawsze jak mam tyle kobla, to zawsze coś wymyślam, jakąś typową budowlę i zawsze to coś fajnego wyjdzie. Zobaczymy, co my tu mamy. Fajnie, dobra. To my idziemy do naszego tak zwanego matecznika, że tak powiem. I pozbieramy troszeczkę do zasiewu materiału.
Kurde, czekajcie, za dużo, za dużo. Tak. Może się uda. Jak wszystko dojrzało, to może by się udało. Przydałoby się właśnie moby, no chyba trzeba będzie powoli włączyć moby, bo mączka kostna by się przydała, to byłoby bardziej korzystne dla mojego właśnie założenia szybszej plantacji, jeśli tylko szybciej dojrzało, to tak jakby nawóz z farmingu. Dobra, tak. Dobra, tak. Ale woda to jest taki po prostu stabilny nawóz. Zostawię nawóz, taki stabilny, aby przyspieszać po prostu uprawy, rośnięcia. Teraz tak. Tyk, 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 tyk. Dobra, zakładam dalej. Żelazne narzędzia ogólnie są prymitywne, takie po prostu podstawowe. Chyba jeden z podstawowych takich narzędzi. Dobra, będziemy mieć kolejną do stajni. Będziemy robić. Właśnie też będziemy, może nie wiem czy w dzisiejszym, bo to musimy ukończyć całą stajnię, żeby szukać wierzchowca. Jeszcze potrzebuję 9. Ociepki, o pszenicy. Kurde, przerobiłem na chleb. Fuck. Gary. Dobra, nieważne. A, dobra. W sumie też się nie zmarnowało, no trudno. Się zagapiłem, przerobiłem na chlebek, ale też się przyda. Bo jak przyjdzie walczyć z mobami, no to będzie trzeba mieć zapasy. Zapasów, a zapasów żywności. Dobra, zrobimy sobie kilofek. A, spróbujmy. Dajmy na to... dobra, tak. Dobra, spróbujmy. Taku. Dobra. Myślałem, że zrobimy zbroję, no ale zużyłem na kilof. Dobra, to innym razem też. Trzeba też będzie trzeba czegoś będzie trzeba szukać. A, jeszcze wiem, co skoczę, jeszcze zenchantować. No dobra, wydajność 1. Też dobrze. Dobra, my teraz będziemy to teraz to postawić. Prawie wystarczy na dwa miejsca. No, jeszcze troszeczkę i będziemy mieć już ukończone, tylko jeszcze wstawić drzwi. No i dobre będzie. Dobra, teraz my tym się tym płotem zajmiemy, więc jeszcze pościnamy trochę drzewa. Zbieranie drewna. No i oczywiście na nowo się muszą... one się po prostu refreshują. Trzeba od nowa robić te różne, że powiem, nie wiem, czy challenge, takie po prostu zadania, takie questy. O, takie questy właśnie. A, że zbieranie drewna, bo coś tam, coś tam, coś tam, coś takie osiągnięcia, o. Niż questy. A nie, to mi zawsze w Minecraftcie nie pasowało, jak nie było tego właśnie odznacznika, bo wtedy było przerobane. Teraz mam znacznik, teraz wiem, że nie odejdę od domu za daleko ze zmartwieniami. Tylko bo mogę spokojnie iść na jakiś koniec dość spory mapy.
Właśnie nie wiem, bo mi się wydaje, że i tak chyba było. Momencik. Dobra, czekajcie, to jest tak. Tak mi się przypomina właśnie też, że ja to budowałem też dach i ja nie wiem, czy te, bo tutaj wygląda na mapce, żeby ten dach nie był skończony, albo coś mnie tu... Nie no, skończone jest, tylko to nie wiem, co mnie tak tu drażni. Chyba, że jakiś cień czy coś. Nie mam pojęcia. No, wejdę do środka, zobaczymy, o co chodzi. Nie, pokończony jest dach, dobra. Bo mi się udało, że nie. No dobra, dalej. No, cię pościnę trochę drewna na ten płocik, żeby to jego powiększyć, bo jak wiecie, no moby będą atakować, no to żeby troszeczkę chociaż schamować pająki, one się będą się pospinać, niż bardziej przejść sobie tak jak czołg World of Tanks przez dom przejedzie z taranem. Nie będą przynajmniej takim tarzanem wyjeżdżać, mi tutaj nie zrobiłem taki wjazd na chatę tarzanem, tylko będą się troszeczkę pomęczyć, więc trzeba troszeczkę nasze usytuowanie i w ogóle naszego domu troszeczkę taktycznie wziąć, troszeczkę właśnie wyrąbać drzew i to właśnie wszystko zrobić. Troszeczkę właśnie zmienić troszeczkę taktykę. No i trochę drewna pójdzie na tą inwestycję w płot. Dobra, idziemy. Idziemy. Dobra, teraz tak. W ogóle troszeczkę zmęczony jestem po tym dzisiejszym dniu, ale jakoś daję radę, nagrywam to dla was. No wiem, troszeczkę niby długi odcinek spróbuję zrobić, no bo jeszcze tak za dużo nie porobiliśmy. Dobra, bez przesady, to jest tylko aż tyle nam nie potrzeba. Nie trzeba. A, dobra. Też teraz zapomniałem. No teraz trzeba zrobić to. Ten płocik. Płocik. Dobra. Dajemy czadu. Możecie już tam zostawić. Jeśli jesteś w tym momencie, to może zostawić kciuka w górę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybować i skomentować. Przypominam o tym takim, tak troszeczkę ogólnie sam z siebie przypominam. Wiem, że tam jest przypominajka taka na końcu też odcinka, ale to wiecie. Nie każdy ogląda do końca. Choć warto czasami oglądać, bo są dość ciekawe tematy, w danym momencie filmu jest jakiś każdy inny temat. Dobra, tu będziemy... O, tu już widzę, że teraz tu już będziemy mieć... Powiększało się będzie nam samo. Plantacja. Zróbmy tak, dobra. Tak, zróbmy to. I teraz płotki. Kurczę.
A, niezły parkour. To my jeszcze lecimy porobić. Przydałby się jeszcze crafting może na zewnątrz, bo też na zewnątrz dużo też robię. Ale to tak wiecie. Żeby też w tym domku coś robić, to też. Bo w końcu po coś budowaliśmy ten dom. Dobra, tak. I tak. Jeszcze tak. Dobra, styki. Jakieś dobudowanie i tak dalej. No bo tak to działanie wyglądało. Dobra, czekajcie. Muszę zrobić przerwę. Zaraz wracam. Dobra, ziomeczki, jestem z powrotem. Dobra, no to co my skończyli? Aha. Myśmy skończyli na. Robienie sobie płotku. Marcin płotek. Dobra. Dobra, tak. Pyk. Dobra. To będzie fajnie, miarę wyglądało. Dookoła. My idziemy sobie jeszcze pozbierać troszeczkę. Znów ten nasionek. No więc tak, co jeszcze by wam powiedzieć, ziomeczki takiego z ogłoszeń parafialnych? Bo tutaj możemy, mamy, to jest taka seria luźna, jak mówiłem, to jest, można serio sobie tak świetnie pogadać o czymkolwiek, o seriach nowych i tak dalej, o jakichś odcinkach, co przewiduje na dalsze, jakby, no może nie lata, na dalsze
dni nagrywania. No aż nie takiego w sumie nic szczególnego, no bo... No nie wiem, no... Można byłoby, właśnie jak tutaj mówiłem, dalej będziemy próbować z Nitrozeusem, czy próbować, będziemy dalej nagrywać tego wota. Ale na następnym odcinku już będzie lepiej, bo wiecie, no... To się tak troszeczkę rozegrać, nie? Na odcinku też jest inaczej granie w jakąś ulubioną grę albo cokolwiek. Też nie fajnie to wszystko wychodzi. Tak się chce, dobra. Kurczę, to by trzeba jakoś inaczej rozplanować. To trzeba ci pomyśleć jeszcze, dobra. Ja sobie to jeszcze muszę zobaczyć, bo to tak mi to... To okno dachowe to fajnie to wygląda, spoko. Dobra. Idziemy pochować do skrzynek to co trzeba pochować i kończymy sobie już ten odcinek, bo i tak wiecie, z Minecrafta to nie będziemy się jakoś tutaj rozwodzić na jakieś bardzo długie odcinki, no bo tak nie ma jakiegoś najmniejszego sensu. Minecraft to tak i tak jest luźna, bardzo luźna gierka. No więc tak. Myślę, że coś jeszcze przydało. Nie, możemy coś jeszcze zrobić. Może zrobimy drzwi do stajni. Też sobie można byłoby zrobić. Będziemy potrzebować tak. O, idealnie mamy. 3 na. Tak, może drzwi. 3 na 3. A w sumie nie, trzeba wziąć 12. Bo trzeba dwoje drzwi zrobić. Dobra, to już się to robi. Kierowniku. Dobra, i idziemy dalej. Dobra, na ziemię zostawiamy sobie otwarte, ale nie, wszystko fajnie. Fajnie działa, dobra. Więc już popatrzeć do skrzynki z innymi. A wezmę tylko 5 szyb. Muszę coś zobaczyć tutaj właśnie. No dobra, teraz tak. Tu sobie jedno okienko. Ja widzę. What? Ta stajnia jest tak nierówna. Aha, no spoko. Ale mamy troszeczkę nierówno stajnie, no ale tak wyszło, taki mamy klimat. Bo ta starsza strona jest. Bo ta strona jest szersza. Dobra, tu wstawimy jeszcze dwa okienka. Dobra, chyba nie będziemy więcej tu wstawiać okien. Nie, bo myślę, że coś zrobię fajnego, ale jednak nie, dobra. Muszę to zostawić coś. Kamień. No i dobra.
Ja no coraz fajnie to nabiera ten na kształtu nasza budowla. Muszę się przyznać. Co oświetlimy, wejście do kopalni. Dobra, rzemyczki. Możecie właśnie podawać propozycje do odcinka następnego, bo chciałbym właśnie wiedzieć, czy macie jakieś konkretne propozycje, jakieś konkretne oczekiwania w następnym odcinku. No, myślę, że przydałoby się jakieś propozycje do następnego odcinka, bo to byłoby dobrze, nie? Więc tak. W sumie dzisiaj poeksplorowaliśmy troszeczkę w kopalni. No nie, no wiecie, tak troszeczkę poeksplorowaliśmy, bo wiecie, że no jeszcze były, robiliśmy sobie, skończyliśmy sobie płot. Troszeczkę dokończyliśmy właśnie obsiewać naszą drugą szklarnię. No trochę porobiliśmy na szybkiego, że tak powiem. Więc myślę, że w następnym odcinku już typowo pójdziemy już sobie już w eksplorację w kopalni. Może sobie już posiedzimy cały odcinek w kopalni. Ale i tak czy jak możecie podsyłać propozycje, bo to dla was seria taka poboczna. Więc ziomeczki, na razie trzymajcie się, piąteczka! Jeśli spodobał Ci się filmik, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mi kanał, oczywiście kliknij dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienia o nowych materiałach, nowych odcinkach. I oczywiście skomentuj tam na dole. Na razie, trzymajcie się, cześć! Hold up.